W sobotę 3 lutego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy została oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję o tym podjął w połowie grudnia Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy funkcjonuje w Polsce od 1995 roku i stanowi integralną część Systemu Bezpieczeństwa Państwa. Jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i Innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. W uroczystej zbiórce wzięli udział przedstawiciele Komendy Głównej, Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, władze samorządowe na czele z burmistrzem i starostą oraz delegacje ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy i kilka z powiatu. Akt włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na ręce burmistrza i prezesa OSP Brzeźnica przekazali zastępca komendanta głównego Państwowej straży pożarnej, starszy brygadier Tadeusz Jopek, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Bogdan Łosica oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, starszy kapitan Kamil Bińkowski. W okolicznościowych przemówieniach Tadeusz Jopek mówił o podniesieniu rangi jednostki, lepszym wyposażeniu, ale też większych obowiązkach wynikających z przynależności do systemu. Głos zabrali także burmistrz gminy kozienice Tomasz Śmietanka, starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung oraz prezes OSP Brzeźnica druh Stanisław Kultys. Jednostka z okazji włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego otrzymała łódź ratowniczą wraz z silnikiem i przyczepą do jej transportu oraz agregat oddymiający. Sprzęt ufundowany przez gminę Kozienice poświęcił proboszcz parafii w Brzeźnicy, ksiądz Julian Zając, jednostka w Brzeźnicy dołączyła do ponad 4370 innych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.